Dzień dobry, witam was drodzy widzowie serdecznie w kolejnym filmiku we wiejskiej zagrodzie. Dzisiejszy filmik będzie dotyczył dokonywania zakupów dla moich kur. I chciałbym wam pokrótce przedstawić, jakie artykuły dla moich kur zakupiłem. A więc serdecznie zapraszam do oglądania. No to tak, co my tutaj mamy? Mamy to, co widać, nic więcej nie ma. A więc w sobotę wybrałem się na zakupy i zakupiłem 2 worki paszy. Jeden worek to 25 kg. Jest to pasza dla kur niosek, a dokładniej mówiąc jest to mieszanka paszowa. Jeden taki worek paszy u mnie to 71 zł, a więc za 2 worki takiej paszy zapłaciłem 142 zł. Później po zakupie paszy pojechałem do gabinetu weterynaryjnego, aby dokonać zakupu witamin. Tutaj na przykład mam witaminy rozpuszczalne w wodzie. Jest to mieszanka paszowa uzupełniająca od A do Z, czyli A plus Z firmy. Co to za firma? Polfamix? Nie. Plfamix. Czy jakoś tak, nie wiem. No i tak. Skład tego to sacharoza, chlorek sodu. Tutaj mamy również składniki analityczne i wiele innych. I takie witaminy bynajmniej ja stosuję. Tutaj pokażę wam ten cały tutaj skład, a więc jeśli ktoś by z was chciał to przeczytać, to proszę bardzo. Tutaj mamy również przeznaczenie tych witamin. I jak można tutaj zauważyć, to te witaminy już ostatnio napocząłem i kurki sobie już piły wodę z witaminkami. Tutaj mamy kolejne jakby witaminy firmy Dolphos. Jest to Dolmix DN. Mieszanka poszowa uzupełniająca mineralna z dodatkiem muszli ostryk dla kur niosek. 2,5 kg. A więc takie coś generalnie dodaje się przeważnie do paszy. Ma to bardzo ładny zapach, jeszcze tego nie napocząłem, ale w najbliższym czasie to uczynię i nie zawaham się tego zrobić. I za te witaminki, za te 2 paczuszki razem zapłaciłem, wyobraźcie sobie, 44 zł. Tak, powtarzam, 44 zł. A więc za sam zakup 2 worków paszy i tych oto witaminek zapłaciłem razem w sumie 186 zł. No i na koniec postanowiłem jeszcze zakupić dla mojego drobiu kredę pastewną. No i teraz takie szybkie, krótkie wyjaśnienie, bo niektórzy mogą tego nie wiedzieć, dlatego już wyjaśniam. Po co podaje się kurom kredę pastewną? I nie tylko kurom, bo ogólnie całemu drobiu. Kreda pastewna polepsza jakość skorupy jaja i wtedy sprawia, że taka skorupka jest bardziej mocniejsza i trwała. I taka kreda pastewna może również pomóc kurom wyprodukować szybciej tą skorupę. Kreda pastewna zawiera również węglan wapnia. I jak widać, ta kreda jest akurat przeznaczona dla drobiu. Waga takiego jednego worka kredy pastewnej to 30 kg, więc trochę to waży. No i szczerze mówiąc,
Nie wiem, ile dokładnie zapłaciłem za tą kredę pastewną, bo tego akurat już nie pamiętam. Ale tak na pewno z 20 zł lub może trochę ponad 20 zł mogło być do zapłaty za tą kredę. Ale nie chcę nic tutaj więcej mówić, bo nie będę was wprowadzał w błąd, bo skoro nie wiem, to nie chcę mówić, żeby później nie było zagmatwania i tym podobne. No ale możemy uznać, że taki jeden worek kredy pastewnej kosztował 20 zł, więc razem za wszystko, czyli za dwa worki paszy i za te witaminki i oczywiście za tą kredę pastewną, wyszło 206 zł, ale nie wiem, czy tak dokładnie było, ponieważ wszystko mi praktycznie popsuła cena tej kredy pastewnej. Mógłbym wam nawet pokazać paragony z tych zakupów. Brałem je, ale no, jak to ja, gdzieś je wziąłem i już nie wiem, gdzie je położyłem. I teraz jestem trochę sam zły na siebie, że nie ma tych paragonów, bo jednak mógłbym wam to pokazać, ale mówi się trudno. Najważniejsze, że pamiętam, że jeden worek paszy to 71 zł. Tutaj za te witaminki razem zapłaciłem 44 zł. No a przy kredzie pastewnej możemy postawić sobie taki mały znak zapytania, bo nie znam dokładnej ceny. Ale podsumowując, za moje sobotnie zakupy straciłem w sumie dobre 200 zł. Może dla niektórych dużo, dla niektórych może i nie, ale uważam, że warto, ponieważ kurom też się należy coś dobrego. Firma tej paszy, którą ja stosuję, to Tasomix. Jest to pasza wiejski zakątek. Generalnie polecam tą paszę. Jeśli ktoś by z was chciał kupić, to patrzyłem na internecie. Jest ta pasza, więc można sobie na przykład przez Allegro zamówić, albo rozejrzyjcie się tam u siebie w tych sklepach z artykułami rolniczymi. To być może ta pasza będzie. Ale ja już ją stosuję już od dosyć dawna i jestem zadowolony. Moje kurki również. Przy okazji mogę wam pokazać, jak ta pasza wygląda. No, obraz, wyoście. O. Trochę kukurydzy, pszeniczki i czegoś jeszcze tam. Dużym plusem według mnie tej paszy jest również ładny zapach. A jak moje kury jedzą tą paszę? Nie ma najmniejszego problemu, abym mógł wam to w tej chwili zaprezentować. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Widzicie? To jest jasny dowód na to, że ta pasza, którą ja stosuję, moim wszystkim kurom smakuje. Bardzo mnie to cieszy. A więc co? Myślę, że ten filmik wam się, moi drodzy, podobał. Jeśli tak, to zostawcie tą łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, by być cały czas na bieżąco. Pozostawcie również po sobie jakiś miły komentarz. No i tak na koniec bardzo, ale to bardzo wam dziękuję za 4500 wyświetleń pod moim ostatnim filmem. Nie sądziłem, że ten film zdobędzie aż tak dużo wyświetleń w ciągu 3 dni i 115 łapek w górę. Jeszcze raz dziękuję. No a my widzimy się i słyszymy już w kolejnym, najbliższym odcinku na tym kanale. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, no i cześć!